Cześć, witajcie. Z tej strony Tomek Rymanowski. Tematem dzisiejszego filmu będzie Lordoza Shina. Oczywiście w dzisiejszym filmie pokażę Wam bardzo skuteczne ćwiczenie, które będzie miało za zadanie odzyskać prawidłową pozycję Waszej głowy względem kręgosłupa piersiowego, obręczy ramiennej, jak i pozostałych segmentów Waszego ciała. Pojawia się pytanie, dlaczego w dzisiejszych czasach temat lordozy szyjnej jest tak klikalnym, popularnym tematem. Mamy masę podejść treningowych, jak i terapeutycznych. I można by zaryzykować stwierdzenie, a właściwie jest to fakt, iż w dzisiejszych czasach widzimy tak naprawdę nie pogłębienie lordozy szyjnej, a zniesienie fizjologicznej krzywizny kręgosłupa szyjnego, które do złudzenia przypomina wygięcie w kręgosłupie piersiowym, a więc ustawienie kręgosłupa szyjnego w takiej pozycji wygięcia kifotycznego. 10, 15, 20 lat temu, gdy zaczynaliśmy spędzać coraz więcej czasu przed monitorem komputera, bardzo popularne było wysunięcie głowy. Można by powiedzieć, że była to nowość dla naszego ciała. Ta pozycja była pozycją niespecyficzną. Monitory naszych komputerów bardzo często wymuszały nieprawidłowe ustawienie naszej głowy względem obręczy ramiennej, a więc ustawialiśmy naszą głowę w wysunięciu. W dzisiejszych czasach podstawowym narzędziem, jeżeli chodzi o komunikację i nierzadko prowadzenie różnego typu biznesów, stały się nasze telefony. Nie zdarza się, abyśmy trzymali nasze komórki tuż przed naszymi oczami. Zazwyczaj, a właściwie w 100%, wygląda to w taki sposób, że telefon trzymamy na tej wysokości i dochodzi do zgięcia w odcinku szyjnym naszego kręgosłupa. A więc, jak weźmiemy pod uwagę, jak wygląda fizjologiczne wygięcie lordotyczne w odcinku szyjnym kręgosłupa, to gdybyście popatrzyli na mnie od boku, to ta krzywizna będzie skierowana w stronę lustra. W sytuacji, gdy ja zaczynam wykonywać ruch zgięcia i godzinami wpatruję się w ekran mojego telefonu, to dochodzi do wypłaszczenia tej krzywizny. I ja jako fizjoterapeuta, trener medyczny, trener personalny, oglądający w moim gabinecie co chwila zdjęcia RTG, odcinka szyjnego kręgosłupa moich pacjentów, widzę, że tak naprawdę ten kręgosłup jest pałąkowato wygięty i właściwie od samej podstawy czaszki, przechodząc sprawnie przez odcinek szyjny kręgosłupa, piersiowy, lędźwiowy, my w dzisiejszych czasach zaczynamy mieć w obszarze kręgosłupa jedną wielką kifozę. A więc musisz pamiętać o tym, że tu jest trochę takich pułapek treningowo-diagnostycznych, bo nie możesz wykonywać ćwiczeń w sposób nieprawidłowy, niedobrany do ustawienia swojego kręgosłupa, jeśli wcześniej nie przeanalizujesz tej pozycji ze specjalistą, z fizjoterapeutą albo z trenerem medycznym. Tak więc co chcę przez to powiedzieć? Jeśli ćwiczenia nie tylko do dysfunkcji w obszarze kręgosłupa szyjnego będą dobrane w sposób nieprawidłowy, no to zaszkodzą, tak? Więc tutaj pojawia się właśnie taka pułapka tego ogromu materiału, który znajduje się na YouTubie, który znajduje się w internecie. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast no niestety niejednokrotnie w mojej pracy spotykałem się z tym, że pacjenci, klienci ćwiczą, bo znaleźli jakiś filmik na YouTubie, ale no te ćwiczenia nie były dobrane stricte pod ich dysfunkcję. Oczywiście dla mnie jako twórcy, który tworzy kanał o treści, gdzie poruszam zagadnienia z zakresu fizjoterapii, jak i treningu medycznego, może być to przysłowiowy strzał w stopę, tudzież w kolano, no ale myślę, że takie szczere podejście do swoich odbiorców tylko zyska na wartości. Tak więc uczulam Was, byście ćwiczenia, które wykonujecie, które znajdziecie w internecie, i tak skonfrontowali na żywo z jakimś dobrym specjalistą w
mieście, w którym mieszkacie. Można zawsze gdzieś dojechać, umówić jakąś konsultację. Tutaj, jeśli chodzi o dobrych specjalistów z zakresu fizjoterapii w naszym kraju, jest ich naprawdę cała masa. Przechodząc powolutku do ćwiczeń, zwróć uwagę na to, czy Twoja głowa ustawia się właśnie w takim wygięciu kifotycznym, czy jest ustawiona w wysunięciu, czy ta lordoza się pogłębia. Bo jeśli ta lordoza się pogłębia i będziesz wykonywać ćwiczenia na odzyskanie lordozy szyjnej, to tylko zintensyfikujesz napięcie mięśni w obszarze szyjnym kręgosłupa u podstawy czaszki, napniesz jeszcze bardziej mięśnie podpotyliczne i okazuje się, że po wykonaniu tych ćwiczeń będziesz czuć się jeszcze gorzej. Jeżeli Twój kręgosłup ustawia się kifotycznie, to musisz zastosować troszeczkę inny schemat działania. Wtedy właśnie możesz skupić się na tym, by wykonywać sporo ruchu wyprostu, troszeczkę inaczej pracować odcinkiem szyjnym kręgosłupa, troszeczkę inaczej pracować swoją głową, inaczej ją ustawiać, wykonywać inne ćwiczenia. Ale co jest takim elementem, cechą wspólną zarówno ustawienia kifotycznego naszego kręgosłupa szyjnego, jak i pogłębienia lordozy szyjnej, czyli takiego protrakcyjnego ustawienia głowy, to jest zmiana relacji naszej głowy do obręczy ramiennej. Tak więc to ćwiczenie, które za chwilę Ci pokażę, jest ok, zarówno w sytuacji nadmiernego kifotycznego wygięcia kręgosłupa szyjnego, jak i nadmiernego lordotycznego wygięcia kręgosłupa szyjnego. Jak przejść do ćwiczenia i o co chodzi w ćwiczeniu, które będzie miało na celu ustawić Twoją głowę w prawidłowej relacji do kręgosłupa piersiowego, jak i obręczy ramiennej. Przechodzisz do pozycji klęku podpartego. Pozwólcie, że mikrofon położę tutaj, aby nie przeszkadzał mi w trakcie wykonywania ćwiczenia. Rozkładasz swoją taśmę, przykładasz ją do odcinka potylicznego. Oczywiście nie musisz jej napinać bardzo mocno. W porządku, taka pozycja startowa. Zadbaj o to, by Twoje ręce w stosunku do tułowia były mniej więcej pod kątem 90 stopni. Nogi tak samo. I w pierwszej kolejności z protrakcyjnego ustawienia głowy postaraj się ją cofnąć, utrzymać w tej pozycji i teraz spróbuj poprzenosić ciężar ciała z rąk na nogi, zachowując tak ustawioną głowę względem obręczy ramiennej i kręgosłupa piersiowego. Wróć do pozycji wyjściowej, wykonaj drugie powtórzenie. To samo. Chodzi o to, aby nauczyć swój organizm wykonywania innych ruchów, aniżeli tylko koncentrowania się na tym, by Twoja głowa była ustawiona w prawidłowy sposób. Luz, wykonaj kolejne powtórzenie i teraz spróbuj odstawić jedną nogę, wróć do pozycji wyjściowej, drugą nogę, wróć do pozycji wyjściowej, znowu spróbuj poprzenosić ciężar ciała przód-tył, po prostu pobaw się tą pozycją, dodaj jakiś ruch, który będzie miał odwracać Twoją uwagę od prawidłowego utrzymania głowy względem obręczy ramiennej, jak i kręgosłupa piersiowego. Wrzuć luz, znowu cofnij, odstaw nogę, poprzenoś ciężar ciała. Ok, wróć do pozycji wyjściowej i w taki sposób warto, a nawet trzeba zadbać o to, by Twoja głowa ustawiała się w prawidłowy sposób do obręczy ramiennej, jak i kręgosłupa piersiowego. Oczywiście daj znać w komentarzu, co myślisz o tym ćwiczeniu, co myślisz o moim podejściu. Zostaw suba, lajka. Jeśli możesz, podziel się tym filmem ze znajomymi. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Cię. Cześć.